Przede wszystkim, ciała na temat tego, czy kibice, którzy będą chcieli pójść na mecze, będą musieli być zaszczepieni, ponieważ pojawiła się ostatnio wypowiedź tutaj profesora Guta, wirusologa, który mówi o tym, że kibice mogą wrócić na stadiony, ale jak będą zaszczepieni? No właśnie, czy rzeczywiście w momencie, kiedy będziemy zaszczepieni, będziemy mogli wejść na stadion? Jak to wygląda? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji, no wiemy o tym, że koronawirus sprawił, że praktycznie stadiony są puste bez udziału publiczności. No i w tej kwestii został zapytany profesor Good tak, jako wirusolog, epidemiolog, no nie w kontekście jakby umiejętności piłkarskiej czy sportowych, chociaż może się znać na piłce nożnej. Natomiast został zapytany, kiedy tak naprawdę kibice wrócą na stadiony, tak, no i tutaj właśnie profesor Gut powiedział, że my kibiców bardzo szybko zobaczymy na stadionach w momencie po prostu, kiedy będą oni zaszczepieni. No więc pytanie jest takie, kiedy to oczywiście nastąpi? Wiemy, że jest mnóstwo tych grup teraz uprzywilejowanych. Są medycy w pierwszej kolejności, którzy mają się zaszczepić, tak? Lekarze, diagności, ratownicy medyczni, potem osoby w podeszłym wieku, seniorzy mają być mundurowi, nauczyciele i tak dalej. No a wydaje się, że po prostu tak, zanim wszyscy będziemy zaszczepieni, to może by minąć praktycznie z rok nawet czasu. Czyli wydaje się, że no pełne stadiony będą pewnie w 2022 roku. Może już po prostu w tym roku, w 2021, zobaczymy kibiców na stadionach. Natomiast w, pewnie przyrządzone będą te, stadi te, te, te stadiony, tak? w sensie, że kibice pewnie będą siedzieć od siebie w odległości dwóch czy trzech metrów na, 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 na trybunach. Nie, nie będzie to pełen. Komplet o kibiców powiem w ten sposób, tak? Natomiast rzeczywiście tutaj profesor, ja nie cytuję dokładnie, jak on ta powiedział, tylko mniej więcej mówił w ten sposób, że jeżeli po prostu oczekujemy te kibiców, żeby byli na stadionie, no to mówił mniej więcej, to będzie w momencie, kiedy będziemy po prostu wszyscy zaszczepieni. No a wiadomo, że to też nie jest takie proste, no bo też te moce przerobowe są ograniczone, jeśli chodzi o liczbę osób zaszczepionych, to nie jest tak, że nie wiem, cała Polska nagle się zaszczepi w przeciągu miesiąca. No, i można się spodziewać, no a na mecze też przychodzi praktycznie cały spektrum, tak? Cały przekrój społeczeństwa i dzieci, i młodzież, i osoby w podeszłym wieku, w średnim wieku, więc to musi po prostu nastąpić w momencie, kiedy wszyscy zostaniemy zaszczepieni, czyli pewnie to pewnie zmieni z rok czasu, jeśli nie więcej, tak? Więc moim zdaniem, oczywiście moim po prostu tak jakby amatora, ja nie jestem jakimś specjalistą, pewnie pełne stadiony będą w 2022 roku, znowu zobaczymy, Pełne stadiony kibiców. Chociaż może się mylę, tak, może po prostu być jakaś odmiana nowa mutacja koronawirusa albo jakiś inny wirus. Natomiast na pewno to jest dokuczliwe, jeśli chodzi o to, o te mecze, które rozgrywane są bez udziału publiczności. Co prawda no niektóre ligi tam się starają, że podkładają ten dźwięk, te bindy tak zwane, tak? Po prostu i podkładają tutaj też jakby odgłosy stadionowe, no, ale to jest dziwne, tak? To jest dziwne. Zresztą to się ogląda cały czas, jakby po prostu te me mecze miały charakter treningu. Słychać tutaj krzyki trenerów ławki rezerwowych wiadomo, że wszyscy oczekujemy tych kibiców, no to bo właśnie ci, ci kibice są też kluczowi podczas tych meczów no gra się przecież mecze dla właśnie kibiców no właśnie, napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jak Wy kiedy znowu kibice zagoszczą na stadionach, no nie tylko meczów piłki nożnej, ale też po prostu na stadionach przy okazji innych właśnie imprez sportowych, na przykład mitingi lekkoatletyczne, tak, czy po prostu jakieś inne zawody sportowe. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!